Ile trwa żałoba w Kościele katolickim? Prawie wszyscy się mylili. Śmierć bliskiej osoby to niezwykle ciężkie doświadczenie. Każdy z nas przeżywa ten trudny czas inaczej. Niewielu wie jednak, że Kościół katolicki wyznaczył specjalne zasady dotyczące żałoby. Ile trwa i czy jest coś, czego według duchownych nie należy wtedy robić? Ile trwa żałoba w religii katolickiej? Dojście do siebie po utracie bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed jakim stoi każda osoba. Potrzeby w tym smutnym czasie mogą być różne, a na niektóre z pewnością pomoże wizyta u psychologa. Nie można także mówić o jednym, prawidłowym przeżywaniu żałoby. Dlatego właśnie niektóre założenia Kościoła katolickiego w tym temacie mogą zaskoczyć. Duchowni wyznaczyli trzy okresy żałoby, uzależnione od sytuacji. Okres żałoby w Kościele katolickim. Kościół katolicki przewiduje trzy okresy żałoby. Według informacji podawanej przez portal wieczormodlitwy.pl, pierwszy z nich trwa zazwyczaj 9 dni. W tym czasie przewidziany jest okres przedpogrzebowy i 3 dni związane z pochówkiem, tak zwane nabożeństwa żałobnego, podczas którego wierni modlą się za zmarłą osobę. Następnie duchowni zalecają kontynuowanie modlitwy, jednak bez potrzeby noszenia żałoby. Warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci członka Kościoła, np. biskupa czy kardynała, okres ten wydłuża się, przeważnie do 30 dni. Z kolei w sytuacji żałoby narodowej, ogłaszanej przez władze państwa lub kościelne, może ona potrwać od kilku dni do kilku tygodni. Kościół katolicki o żałobie. Poza wymienionymi okresami, Kościół katolicki nie nakłada żadnych wymagań na swoich wiernych w kontekście przeżywania żałoby. Z racji, iż jest to bardzo indywidualna sytuacja, zachęca się do przeżywania tego smutnego doświadczenia w zgodzie z własnymi potrzebami. Mimo to kulturowo przyjęło się noszenie ciemnego ubioru, zwłaszcza tuż po śmierci bliskiej osoby. Ma to symbolizować smutek i wyraz szacunku dla zmarłego. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na nasze zachowanie, zwłaszcza w czasie ceremonii pogrzebowej, aby nie urazić nikogo z zebranych. Ważne jest jednak, żeby nie narzucać innym sposobu przeżywania żałoby.